bezpieczeństwie, również w aspekcie lokalnym. Kiedyś, no, przez wiele lat w zasadzie zajmowałem się infrastrukturą. Przez wiele lat mówiłem, że chodniki nie są ani prawicowe, ani lewicowe, są albo proste, albo krzywe. Natomiast w stosunku do energetyki powiedziałbym tak, niestety energetyka to polityka. Teraz w zasadzie obserwujemy, że energetyka staje się przedmiotem rozmów państw globalnych. Energetyka staje się problemem dla Europy, dla Unii Europejskiej, dla Polski, a dla również poszczególnych miast. A Wrocław już był na pograniczu blackoutu. Miałem okazję przygotowywać politykę energetyczną dla Wrocławia, ale nic z tych dokumentów nie wynika. Dolny Śląsk jako pierwszy przygotował wzorcową strategię energetyczną jeszcze w roku 2002. Też miałem okazję to akceptować, ale z tej strategii nic nie wynika. I jak to się dzieje, że właśnie w tych kluczowych sektorach, o których dużo wiemy, następuje swego rodzaju konsumpcja tego majątku, który jest. Otóż uważam, że podstawowym takim strategicznym problemem to jest mobilizacja kapitału w tej dziedzinie. W zakresie, i proszę zobaczyć, im mniej regulacji, tym ta zdolność przyciągania kapitału jest większa. A gdyby nie zbyt rygorystyczne inwestycje w ciepłownictwie, większość burmistrzów nie miałaby problemów ze zrujnowanymi sieciami energetycznymi. Nie wiem, już ponad 40% ciepłownictwa jest w rękach prywatnych. Ciepło prywatne grzeje równie dobrze jak publiczne, a nawet lepiej. Najgorsze, że te prywatyzacje są w warunkach zrujnowania sieci energetycznych. Praktycznie sprzedaje się rynek energetyczny na pograniczu blackoutu. Dlatego też wydaje mi się, że warto się zastanowić, jak odejść od tego populizmu w energetyce, który chyba jest najsilniejszy w zakresie energii elektrycznej, ponieważ to zabija wszelkie strategie również na poziomie krajowym. Jeżeli nie będzie kapitału, rynku kapitałowego, który będzie zdolny wygenerować nowe elektrownie, nowe sieci dystrybucyjne, to my możemy te strategie cyzelować, czytać, poprawiać literacko, może się będzie elegancko czytało multimedialnie, ale tak naprawdę to będzie strategia czegoś, co nigdy nie nastąpi. I ten populizm w zakresie regulacji z całą pewnością powinien być zdemontowany. I jeszcze jedna rzecz, co można zrobić lokalnie, a czego nie można zrobić. Samorząd województwa też jest pozbawiony kompetencji w zakresie energetyki, mimo że oczywiście strategię stanowić może. Samorząd lokalny jest również pozbawiony takich kompetencji. Mówię o realnych jakichś instrumentach. Na pewno jest to zadanie dla państwa, żeby dla polskiego parlamentu, żeby tę sytuację zmienić. A tak naprawdę zaliczenie energetyki do infrastruktury tak zwanej krytycznej, ono będzie miało walor praktyczny, ponieważ ktoś będzie odpowiadał za to, że Dolny Śląsk wisi, jeśli można użyć takiego słowa kolokwialnego, na jednej linii energetycznej. W pewnym momencie dojdzie do prawdziwego blackoutu w naszych miastach i w pewnym momencie stanie się czymś zupełnie realnym, to co oglądaliśmy w Nowym Jorku, teraz w Rio de Janeiro. Skutki gospodarcze tego będą niezwykle, niezwykle dramatyczne i po prostu politycy, może obywatele nie muszą o tym pamiętać, skąd się bierze prąd, ale politycy z całą pewnością o tym pamiętać muszą. I ostatnia rzecz. Jest związek między Dolnym Śląskiem a globalizacją. Tym najtrudniejszym momentem, który może do końca wysadzić naszą energetykę, jest sprawa CO2. Bo z jednej strony główna elektrownia to jest problem CO2,
co najmniej są dwa projekty, jeden na węgiel kamienny, jeden na brunatny, gdzie również może się pojawić problem CO2. Warto to śledzić, ponieważ nawet dobre złoża węgla brunatnego w obliczu tej konwersji globalnej energetyki mogą się okazać po prostu źródłem energii tylko potencjalnym, a nie realnym. I o tym, w tym zakresie z całą pewnością globalizacja może dopaść Dolny Śląsk i to wcale nie musi być dobre doświadczenie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Tutaj Pan Prezydent powiedział o skutkach negatywnych blackoutu, ale ja bym się cieszył, wzrost gospodarczy to jest również wzrost populacji. Być może wtedy akurat będzie większy ten wskaźnik, a inne perspektywy gospodarcze są właśnie również oparte na tym, ile nas tak w przyszłości będzie. Z wymiaru samorządowego czy regionalnego chciałbym przejść na wymiar firmy. KGHM, na pewno Państwo wiecie, jest jednym z ważniejszych konsumentów. Mówiąc o bezpieczeństwie, to tak naprawdę dzisiaj powiedziałbym, na pierwszym miejscu to stoją sieci energetyczne i dostawa prądu do firmy. Mieliśmy niestety dwa takie przypadki. Pani minister, z całym szacunkiem, ale my będziemy wnosili do PSE o odszkodowanie, dlatego że uważamy, że gwarancja dla takich dużych firm jak nasza, która ma dominującą, przepraszam, że tak mówię, rolę w tym regionie, chociażby jeżeli chodzi o system podatkowy, wymaga, żeby ona była. My jej nie mamy, czyli to doprowadzamy do takiej sytuacji, że właściwie taka firma jak KGHM musi sama dbać o to, żeby wybudować następne linie przesyłowe? To chyba nie jest zadanie firmy. Ja chcę się koncentrować tak naprawdę na produkcji miedzi, na tym, na czym się dobrze znam. Ale wobec niedokreśloności roli państwa w tym segmencie chcę powiedzieć, że niestety to nie jest możliwe i dlatego KGHM stara się dywersyfikować to bezpieczeństwo energetyczne w kilku wymiarach. To, co pan profesor powiedział, jeden z ważniejszych to jest oszczędność energetyczna. No, wstyd się przyznać, ale to jest prawda. 2,4, 2,5 terawattogodzin to jest konsumpcja KGHM. To jest naprawdę około 2% produkcji całkowitej energii. Uważam, że oszczędność energetyczna i rozpoczęliśmy duże takie programy związane z właśnie z faktem oszczędności. Przy udziale tego, o czym pani też powiedziała, w polityce jest, nie śmiem twierdzić, to jest chyba dobre rozwiązanie tak zwanych białych certyfikatów za oszczędność, to tym bardziej zmusza, a właściwie zachęca nas bardziej do takiej oszczędności. Druga kwestia to jest, bo to jest w sumie najtańsza energia zaoszczędzona. Druga kwestia to jest taka, że my musimy, biorąc pod uwagę wagę naszej firmy, zadbać o to minimalne bezpieczeństwo związane z pracą ludzi na dole, z funkcjonowaniem zakładu. Stąd też my, dywersyfikując to ryzyko, budujemy własne źródła energetyczne. To jest źródło oparte na takiej zasadzie, że minimum 20-25% chcemy mieć zapotrzebowania energetycznego z własnych źródeł. Pytam się, czy to by było możliwe w momencie, gdybyśmy otoczenie czy infrastruktura energetyczna zabezpieczyła, nam by było to niepotrzebne, ale my musimy to robić, bo w przypadku tych dwóch blackoutów była taka sytuacja, że my potrzebowaliśmy energię na wyciągnięcie ludzi, tak kolofialnie mówię, z wyrobisk górniczych i to uważam, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Stąd uważamy, że drugą ważniejszą to jest przynajmniej w tym minimalnym zasięgu 25% całkowitego zużycia energetycznego, to jest ta sprawa dywersyfikacji rozumiana jako zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych ludzi. Trzecia rzecz, w którą wchodzimy, to jest kwestia budowy nowych źródeł energetycznych, czy to opartych na węglu kamiennym. Za moment powiem też trochę o